Cześć siemaneczko, witam was wszystkich. Tuż nade mną widać czarną już powierzchnię antykorozyjną, zabezpieczenie oczywiście podwozia oraz profili zamkniętych w Suzuki Swayze. Dzisiaj mamy trzeci dzień pracy przy Swayze. Mamy już, jak widać, powłokę nałożoną. Auto już jest rozklejone. Teraz kwestia montażu wszystkiego na swoje miejsce, ale przed montażem chciałem wszystkim pokazać mniej więcej, jak to wygląda, z mojej strony, moja praca oczywiście, żebyście mieli porównanie mniej więcej, jak robią inni, jak to wygląda, jak to leży i się prezentuje. Zapraszam. Jesteśmy już pod autem, zaczynamy od tylnej części auta. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Oczywiście czystości zachowane, niezabezpieczone elementy plastikowe, miejsca, które nie powinny być zabezpieczone. Oczywiście trzymamy się tego, zabezpieczamy tylko i wyłącznie podłogę, progi i tym podobne. Żadnych gum, żadnych plastików, nic takiego nie zabezpieczamy. Wszystko zabezpieczamy po prostu taśmą, żeby tego nie umalować, mogę tak powiedzieć. Zobaczcie, jak się prezentuje ta rureczka od elektryki, od hybrydy. Tak przy tym czarnym trochę wygląda jak wisienka na torcie. Tak to się prezentuje. Tunel. Tutaj zobaczcie, profile zamknięte. Jedna z ważniejszych rzeczy, oczywiście przy konserwacji. Tak wygląda konserwacja wykonana w Suzuki Swayze. Co zostało tylko poskładać, wszystko włożyć na swoje miejsce, pozakładać, podokręcać koła, jeszcze raz się rozglądać, zobaczyć, czy nie daj Boże gdzieś tam nam ten środek nie wleciał, gdzie nie powinien, ale wygląda na to, że wszystko poszło sprawnie, jak zawsze. I tyle, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam was serdecznie, hej!